Dzień dobry, dziś zapraszam Państwa na wirtualną wycieczkę po umocnieniu małym Zegrzu. Mniejszy fort Zegrzu powstał w drugiej kolejności w czasie budowy twierdzy. Był mniejszy trzykrotnie niż umocnienie duże, o którym mówiłem Państwu wczoraj. Jego długość linii obronnej wynosiła 979 metrów, a ogólna powierzchnia 11 hektarów. Umocnienie małe było połączone z umocnieniem dużym, suchą fosą i wałem międzyfortowym o długości niespełna kilometra. Sam fort był otoczony wałem, jednym wałem ze wszystkich stron, a od strony Narwi był jeszcze drugi wał położony już nad samą rzeką. W szyi fortu, czyli z tyłu fortu, znajdowały się dwuczęściowe, betonowe, obsypane ziemią koszary szyjowe. Wejście do nich wiodło przez poternę, czyli przez korytarz, który ostatecznie wiódł na dziedziniec fortu. Po prawej stronie koszar szyjowy znajdowała się duża izba żołnierska. Za tą izbą półkaponiera, która broniła szyi fortu. Po lewej stronie była mniejsza izba żołnierska, też mała półkaponiera i tam jeszcze było kilka innych pomieszczeń. Koszary szyjowe były przeznaczone na zakwaterowanie załogi dyżurnej fortu, bo reszta załogi oddziałów fortecznych spała normalnie w koszarach. Dziedziniec fortu był mały i w dodatku był przedzielony niskim, dwumetrowym wałem. Z dziedzińca można było wejść do przelotni. Do przelotni, w której znajdowała się dwukomorowa prochownia. Prochownia ta przeznaczona na trzymanie amunicji do działek kaponierowych była obwiedziona wąskim metrowym korytarzem wentylacyjnym. W korytarzu tym, mniej więcej po środku, znajdowała się rura, która wychodziła na górę fortu, żeby odprowadzać właśnie te wszystkie gazy, które ewentualnie z przetrzymanej amunicji mogły się wydzielać. Ze wspomnianej przelotni można było też wejść do kaponiery, która znajdowała się w fosie fortu. Początkowo schodziło się schodami, a później korytarz, poterna wiódł łukiem, tak spiralnie, w górę, na drugą stronę fos, czyli do tak zwanej przeciwskarpy.
Po drodze, zaraz po zejściu ze schodów, znajdowały się otwory dla dział kaponierowych. Dalej galeria z okienkami strzelniczymi do strzelania z karabinów. Później znowu dwa otwory dla dział kaponierowych i na końcu pomieszczenie, w którym był agregat prądotwórczy, który zasilał kaponierę. Na wale czołowym fortu w okresie modernizacji twierdzy zbudowano dwa schrony dla dział przeciwszturmowych. Były one zbudowane z betonu, wzmocnionego stalu. Było to nowum, dlatego że pierwotnie elementy fortu były zbudowane tylko z betonu. Te dwa schrony dla dział przeciwszturmowych składały się z kilku pomieszczeń. Przede wszystkim z przelotni, czyli takiej można było z dwóch stron wejść czy wjechać z działem do tego schronu. Dalej było po zejściu schodami w głąb wału kilka pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie amunicji, zapalników, tego typu rzeczy. Fort był broniony głównie z wałów, ale też z tych dwóch półkaponier szyjowych, o których mówiłem, i tej kaponiery grodzowo-przeciwskarpowej, która znajdowała się w fosie. Do obstawienia wszystkich elementów obronnych fortu wystawiano 3 kompanie, a w razie zagrożenia 9. Na wały można było wystawić różnego rodzaju dział od 19 do 31. W kazamatach mieściło się 13 szybkostrzelnych armat 57 mm systemu Norderfeld oraz było też około 20 otworów do prowadzenia ognia z karabinów. Z kolei na wale międzyfortowym, o którym mówiłem na początku, można było umieścić od 8 do 12 kompanii i 15 dział przeciwszturmowych. To był taki dodatkowy element obronny całego systemu twierdzy. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.